Cytrynowy, oczywiście, herbaciany ekstrakt, przebicie, piony i pijemy. To 3-4. Witajcie, z tej strony ekipa Saszka, z Damianem. Siema. Po przerwie małej, niestety Adaś nie dołączył do nas, miał przyjść przed chwilą. Dzwoniliśmy do niego nawet telefonicznie, okazało się, że gra na komputerze, więc teraz po prostu taka moda, żeby w Fortnite grać i po prostu nie posłuchał się tym razem, więc jesteśmy tutaj we dwójkę tylko. Mamy dzisiaj bardzo dużo przedmiotów do nagrywek. Jest to ostatni test na zakończenie wakacji. Będzie rok szkolny, będzie trochę ciężej z nagrywaniem, zobaczymy jak to będzie. Ja mam jeszcze maturę, więc to już w ogóle będzie... do zgryzienia, tak? Dwie paczki chipsów od Chipsa. Podczas naszych nieobecności i nagrywań ominęliśmy premier lejsów baconowych, jakieś tam jeszcze. Tam były kurkowe, coś podobnego z grzybami, to z Biedronki, ale tych chipsów było chyba 3, więc ich nie kupiliśmy. Jakieś nie były się wyróżniające, bo to były powtórki smaków tylko z okazji tego festiwalu. Tylko z okazji tego, bo smaki były bardzo podobne. No dobra, to zacznijmy od Liptona. Lipton Original Sparking Iced Tea, czyli gazowany Lipton, coś nieprawdopodobnego. Oczywiście jest spolszczenie, więc do Żabki przychodzą te nowości, oczywiście z zagranicy. Napój o smaku cytrynowym, czyli będzie cytrynowy, tlenek węgla, silnej wartości tłuszczu i alkoholu. No, jeszcze coś przeczytać, żebyś coś cokolwiek to mówił w tym filmie. Składniki, woda, tlenek węgla, cukier, fruktoza, ekstra szczery. Herbaty, dobra, nie ważne. I mamy jeszcze oczywiście dwie szklanki właśnie chipsów, ale to na potem. Dobra, to od czego możemy pić? Możemy zacząć od picia. Uwaga, no, jestem zaskoczony, bo pierwszy raz widzę liczbę gazowanego, to przecież jest tylko chłodzona herbata. A tu mamy coś innego. Zapach jest taki sam, jak zwykłe Liptony. Jest taki właśnie niebieska barwa trochę na tym pakowaniu. To wiesz, że tutaj Damian, my złożyliśmy się, z Damianem się trochę złożyliśmy, to można powiedzieć. O, zakup był większy niż normalnie. No, więcej, żeby przedostawać, żeby trochę jeszcze zostało na później. Trynowy, oczywiście, herbaciany ekstrakt. Przebicie, piony i pijemy. Nie, tak. Wow, dziwne. Co się już zobaczy? Niedobre. Znaczy, no jest gazowany smak. Nie smakuje. No co, Lipton gazowany, no. Jak mówię, tak smakuje, no. Czuć cytrynę, ale kurde, smakuje jak Barker Lager, piwo. Smakuje no, jak piwo, naprawdę. Cytrynowe, lemoniadowe piwo. Jestem w szoku. Ja nie. Na dłuższą metę bym nie pił, bym wolał kupić piwo. Smak jest ciężko wyczuwalny, ale czuć cytrynę. Myślę, że byłby orzeźwiający w ciepłe dni, schłodzony. Ale na dłuższą metę, oj nie. Moja ocena to 6 na 10. Wyróżnia się w Liptonach, bo nigdy gazowanego chyba nikt nie pił. Niech Lipton zachowa swoją proporcję z smakami, oczywiście bez dwutlenku węgla. Niech to zostanie u nich w firmie, na stałe. Lepiej wygląda z etykietą niż smakuje. Raczej nie chcę. Nie, ja nie chcę już. Nie. W ogóle już nie będziesz pił, tak? Nie. No zaskoczyłeś mnie w tym momencie, zaskoczyłeś. O, i Dawid coś napisał. Przechodzimy do chipsów. Wczoraj Adaś kupił wieczorem, gdzieś koło 20, kupił jedną z tych paczek. Były wyśmienite, to chyba były o te. Te, ale jestem tych ciekawy bardzo. Otwórzmy jedno po drugiej. No i wąchamy na zmianę. Okej, okay, to jest zapach Giappaleno, czyli papryczki Giappaleno, trochę sera i Inferno, czyli taki ostry ser z papryczkami. Dobra, dawaj. A tu mamy trochę grilla z papryką i kremem. Dobra, dawaj. Dobra, 3-4. Wow, spoko. O, fu. Spróbuj tego. Dobra, to jeszcze po jednym i wydam recenzję. Wow! Ostre. Dobre. Ty mówisz ostre? Mhm. O, to jest mega ostre. Ja też, ale mi jest o kurczę, ostre. Mega ostre. No chipsy są bardzo żółte, czyli dosyć znane i u nas. Firma Kram Chips stawia głównie na smak ziół. I tutaj te zioła czuć bardzo mocno. To głównie są przyprawy. Na przykład przyprawy z papryki, tutaj akurat to nie jest ostre. A tutaj właśnie czuć wielką ostrość, bo to są papryczki Giappaleno. Ja mam tutaj taki fajny obrazek z gościem. I to jest oczywiście nowość od ich firmy. Z krem chipsa pominęliśmy wiele smaków, ale ten jest naprawdę wyjątkowy. Naprawdę dobry, jak była jakaś Liga Mistrzów, czy jakieś inne piłkarskie rozgrywki akurat w telewizji, to naprawdę to by się nadawało, albo jakiś film, czy coś, które było Star Wars, to oglądał to... Tak sobie. To oglądał. Bardzo fajne chipsy. 8 na 10. Ale na mnie to są takie 5 na 10, a to jest 8 na 10. Są super, lubię ostre smaki. Moja ocena to 8 na 10 tych. A tych... Ja tak samo, bo też są super. Do 6 na 10.
Adaś wczoraj powiedział, cytuję, to najlepsze chipsy, jakie jadłem. Ile w tym prawdy? Ja trochę, tak jak on, podbieram smakowanie w ogóle tego wszystkiego. Razem. Razem, chyba. Czyli znana wam konkurencja oczywiście, jak to wygląda. Razem dwa. To 3-4. Trener, razem 10 na 10 dla mnie. Lekki posmak ostrości w tym przypadku. Połączenie tej papryki. Ale dziękujemy za oglądanie. Myślę, że się podobało. Dawno oczywiście nie było właśnie filmów na kanale. Tutaj oczywiście chipsy i tam butelka wina, można powiedzieć. No, cześć. Wiesz, co to jest? Lecimy. Zgadnij, co to jest. Cytryna. Dobrze, cytryna. Smakuje jak piwo, nie? Nie. To jest Lipton gazowany. Nowość. Teraz spróbuj chipsów i odgadnij dwa smaki. To ten, co wczoraj jadłeś? No, wiem. A to? Tak. Żółte to papryczki Japoleno, a czerwone to paprykowe. Dobra, mamy... To ten. Jalapeno, to jest jalapeno. Jalapeno, Jezu, słownictwo wysokiej jakości, No ale dobra. Dobra, mamy live'a z Omy. Ocena? Nie podnaj później co jest. Ocena wszystkiego? Lipton 5 na 10, te czerwone są ok, to dobre są 9 na 10, a te jalapeno 4 na 10. Dobra, dogrywam to do filmu, przyniósł popcorn, osobnik, tak? Gdy Łukasza nie ma w domu. Ktoś musi go godnie następować. No właśnie. Jeszcze nikogo nie zabijasz. Zabijem. Chcesz? Żądam okupu. Ale chcesz? Nie? Nie, to mnie nagrywa, żądam okupu. Wiesz to. Prezent. Czekaj, to ja wam też odrzucę. Ej, patrz.